Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z moim bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ciekawa zmiana. Na start widzę, mamy dwóch tych tarczowników. Zielony punkt na odnawianie staminy. Może być. Powiem. Nie będę. To bardzo ładne. Chcę stąd wyjść. Rozumiem, że dostać rozkaz, żeby stać na straży, no ale nie denerwuj mnie, dobra? O, to jest dość ciekawe. Patrzcie to, to jest normalnie przeciwnik. Proszę, ma te ogromne tarcze. Służą jako drzwi. Kurde, to jest tak. Nienawidzę tych czarownic. Mogę się uratować łukiem, ale... I to człowieczeństwo w ogóle wydaje dźwięk trochę jak, kurde, cyklop. Zauważyliście? Czy tylko czy miałem? Czy tylko ja mam taki zbieraj? Zawsze nie Scarlet. No, muszę ją przyzwać. I tą obecność tych upiorów nie robi absolutnie żadnej różnicy. To nasza kolejka też to zgarnąć. Jak ty właśnie, ale zgarnęła się wczoraj. No tak, to wczoraj. Dla mnie to było wczoraj. I słuchajcie jego opisu. Sorry. Szatę noszona przez wiedźmy z Lady. Lejdyjskie wyznawczynie czczą Galiba, boga zarazy. Niegdyś Sfenito zamieszkiwały... Sfenito? A nie z Milfanito? Zamieszkiwały kryptę nieumarłych. Wiedźmy z Lady popadły w pychę i zaczęły manipulować zarówno zarazą, jak zarażaniem, jak i leczeniem choroby, stając się tym samym strażniczkami krypty. No dobra. Zobaczmy, jak ten... Słabo. Dobra, tam na górę wiem, że da się wejść. Tylko w tej stronę. A ona jest paladynką. Się wydaje. Ho. Human. Do not produce light. Light. And all those who bear it are unwelcome in this place. Dobra. Za chwilę będziemy też gadali z tym, który gadał przed chwilą właśnie z nami.
strażnika grobów. Spoczę. Okej. To jest na pusto. Tutaj mamy dużą duszę nieznanego żołnierza. A tutaj mamy właśnie ziomeczka, który się przed chwilą odezwał. On się chyba nazywał Agrain, tak mi się wydaje. Agrain. O, prawie. Guardian of the Crypt. Countless dead rest here in peace, cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. I am a finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first to death. Countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor. Some wise, some dull, but now they're all just dead. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guard. Perhaps he is not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. Gwyn. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence, and I will lend you my hand. Ok, kolejny gest do kolekcji. Cierniowy pierścień plus D1. Roczne strzały i bełty. Kukła człowieka, grzybek Elżbiety. Włócznia dusz, wir dusz, ukojenie duszy i ciepło. To jest zajebista piromancja. Jedno z zaginionych zaklęć piromancji zachowanych w krypcie nieumarłych tworzy łagodny, ciepły płomień leczący osoby, które go dotkną. Ogień może być znakiem siły, ale też symbolem wiedzy i delikatności. To rzucające zaklęcie decyduje o jego znaczeniu. Okej, no resztę nie muszę sobie brać. No bardziej bym miał brać to tych szybki. Farewell, human. Wezmę jeszcze, użyję duszę, żeby wziąć te, to ostatnie. Jedna bohatera mi się wystarczy. No, z pewnością. What do you require, human? I am a finito. Come, someone. Nie to akurat chciałem wybrać. To jest obezmo. A, czyli masz nie bałtmą tylko. Okej. Okay. Teraz, że to ostatni tutaj żybki. No i zresztą dusza. Kiedy zostały, będziemy tutaj eksplorowali. Ten płomyk to jest naprawdę świetna opcja, bo w momencie, w którym na przykład kończą się wam estusy, albo po prostu nie chcecie tych estusów zużywać, używacie płomyka i tego musicie postać. Troszkę w jednym miejscu. Tam dalej jest Fendrick. Znaczy, Fendrick to jest jeszcze dalej. A przed nim jest jego bodyguard. O! Tu skąd?
proszę. Upiór jednego z ludzi Wendrika. O, to. Dobrze kojarzyłem, że tutaj jest gdzieś przejście. Tutaj można w ogóle troszeczkę tych ciemności się pozbyć, tylko... Nie wiem, czy to... Tutaj? Tak, mogę zeskoczyć. Pytanie, czy to nie będzie... Czy to tam szło? Tutaj zapalamy głowę ząbu i dzięki temu a dobra, kiedy pojawia się światło, rodzą się cienie. Dokładnie. Ale kurde, teraz myślałem, że coś się dzieje przez to, że zapalić, czy to pewnie to światło. Ziomek po prostu nie zaczął napieprzyć od pleców. No, te finalnie i tak byśmy dotarli, ale... Muszę to odpalić wcześniej. Znaczy nie dusz. Kolejne. Nie wiem, czy faktycznie zapalenie tego coś zmienia w faktycznym gameplayu. Okej, tu powinno być... O właśnie, przejście do ognika. Więc ognicho drugie i ostatnie zarazem w tym miejscu rozpalone. Tu, o tutaj. No i tu żebym się popisał właśnie. Każdym razem, kiedy ten dzwon zabije, to przeciwnicy będą wstawali. Tylko trzeba uważać. Co się celuje? Może skurczy synu jeden tych... Jak ze ściany wskoczył. To jest właśnie ta mgła, którą miałem. Dobra. What kid have you still been? Brawo ja. Usnąłem normalnie. Krańce tego miecza, nie będę to zabijał. O, słuchajcie. Co? Zabiłem się już. Ze Scarlet. Buty z małości. Ciekawe, czy coś powiedzą. Buty noszone przez dumnych niegdyś kleryków. Pozostałość podróżni, która dawno temu próbowała podbić kryptę nieumarłych. Za ten grzech ich śmierć została odroczona, a oni sami służą jako obrońcy. Skurwysyn mi backstaba zrobił! Skąd on się tu kurwa wziął? Takie moje pytanie. Bo jego to literalnie nie powinno w ogóle być. Zabiłem go? Koniec.
razu. Nie wiem, co ja. Zresztą te duże to ją z chęcią odzyskał. Prem przełamał posturę. A okej, okay, to już właśnie dał się na tym przeciwnik idiota. Już bohatera i boskie. O właśnie, to jest ta miejscówka, gdzie się znalazłem taką sobie Avery. Bardzo jestem ciekaw, co znajdę tutaj teraz. Będę w tym miejscu. Też Avelyn. Okej, okay, czyli co? Dwie miejscówki na jedną broń? Czy po prostu znalazłem tą pierwszą Avelyn totalnym przypadkiem? To oczywiście przepisane. Dobra, no to... Zużyjmy te... Gdzie jest ta kusza? No tak, nie mogę zużyć, nie mogę tego wziąć, bo muszę ten bełt też zabrać. Dobra, to... Teraz się uda. Okej, teraz bierzemy całość. Gładki zamiast tych kamieni jest po prostu żałosne. Nawet kamień dusz leczy za wiele. Było cię widać, kolego, niestety, ale twoja kryjówka spaliła na panewce. Okej, okay, jestem ciekaw, jakby się na nich to... ten urok sprawdzał, więc... Z chęcią go zaraz na mnie wrzucę. Okej, nie ten urok miałem na myśli. Całkiem nieźle. Praktycznie odzyskałem koszt, który włożyłem w zaklęcie. 800 na plusie jestem w duże. Oczywiście, jeśli uderzę w kolejny dzwon, ale mam nadzieję, że mam się tego uniknąć.
pomieszczenia walczy. Siedzi on. Nie wiem, czy to jakieś duchy, czy są... Małe i jedwabiste. Błękitny płomień, to jest chyba... A, dobra, nie, czekaj. Wiem. Ten facet. Mam proszę go prawdź. Nie zużyjmy go od razu. Muszę troszeczkę podreperować broń. Choć o wiele bardziej wyszłoby mi, gdybym miał. Znaczy gdybym miał przypisane zaklęcie. Nie. Nie ma żadnego dzwonienia. Zmienić to samo, że chcę stąd pójdę. Przedmiot, który przy sobie miał. Troszkę szkoda. Ale co tutaj? Możemy ciągnąć za wajchę. A, ja mogę zeskoczyć po prostu. Dobra. Jeszcze trafić chyba. A nie, tu jest drabina po prostu. Halo. Dusza wielkiego bohatera z kaczką w postaci, ale to jest chyba niezbędne. Co teraz, cwaniaku? Ale nie będzie żadnych pleców. Ładny, zapisny kamyk. Okej, czyli ten, który nie zbakstawał, to był ten, a nie ten. Pierwszy. Czyli on się nie zaspałnił ponownie. Słabio. Tamten po prostu wszedł po drabnicę i dosłownie wszedł na plecy. Moment, zgnieciona kula oka. To jest to, czy ta kulka to jest to, co myślę, że jest? Zaatakuj świat zdrajcy. Tak, to jest ten przedmiot, o którym mówiłem. Chyba. Zgnieciona kula oka z rozbiegałym spojrzeniem. Zgniecione oko wije się niespokojnie i spogląda niezbornie, szukając zdrajcy. Gdzie są wszystkie demony? No gdzie? Dobre pytanie. Ja poszukał w zaginionym Izalicie. Tam demonów było naprawdę sporo. I tutaj właśnie przede mną będzie walka z bossem. O właśnie. Jeszcze właśnie szaty mam w prawo. Rękawice lejdyjskie. Okay. Rękawice lejdyjskiego piromanty. Lejdyjscy apostołowie swoje pysze zajęli niegdyś kryptę nieumarłych i używali śmierci wedle swych kaprysów. Z
wzbudziło to gniew Fenito, którzy oznaczyli ich piętnem grzeszników. Nie mają budów nowych. Zbroję zuchwałości. Dobra, to jest sam co przy butach. A jeszcze jest biała. Szata lejdyjska. Ale opis jest taki sam jak przy... Kaptur. Też to. Dobra. A tu jest jeden taki o skurczy syn, który lubi puścić sobie tych właśnie latających wielokrotnych. O, proszę. Chciałbym wejść na plecy gościu, to się troszkę coś nie wyszło. A jeszcze biały płomień, kurde, zrobił pan tej broni. Zobaczmy. Tak, no, błękitny, przepraszam. Prosty miecz apostołów z Lydii, zaklęty magią, która sprawia, że błękitny płomień to jednocześnie zarówno miecz, jak i magiczny katalizator. Wykona nim silny atak, by emitować magię. Apostołowie Ledni posługujący się magią władali też wyjątkową bronią, ale zostali uznani za zdrajców. No, użycie magii silny atak, tylko mocno to wyczerpuje właśnie tą broń, więc... To jest taki 50-50, jeśli chodzi o używanie jej. Buława zuchwałości. Buława dawnych wysoko postawionych kapłanów została połączona ze świętym dzwonkiem, co pozwala rzucać cuda i uroki przy silnym ataku. Niegdyś kapłani stanowili ważną kastę, a tyle teraz ich dusze wałęsają się w mroku bez żadnego celu. Dobra, to już dalej nie ma nic nowego. Avelyn opis wam chyba pokazałem, ale jeśli nie, to pokazuję. I jeszcze magiczna tarcza. Mamo tarcza używana przez apostołów z Ledni, przesycona specjalną magią pozwalającą na odbijanie zaklęć blokiem. Apostołowie Ledni byli mieszkańcami krypty nieumarłych, nie odnosili się jednak do śmierci z należytym szacunkiem. Za karę nie zaznali z nami spoczynku, a sami się z nim spotkali. Dobra, trochę fair, nie sądzicie? No, a teraz sobie przypiszę te lepsze kamyczki. Tutaj są. O, tutaj to widać, że leczenie już jest znaczące. Mam dwa miejsca obok. Tu nie powinni przejść, no ale... W razie mu. Dobra, przyjdą, ale nie będą kontynuować. Teraz straciłem fokus na niego. Helmsiana, proszę. Intrygujące. No,
zrobienie. Dobra, zawalczmy tam gdzie aż tu. No to pchnięcie ci troszkę nie wyszło. Ej, adios. Ze skrzynki po lewej. Oczywiście otworzymy. O, są dwie skrzynie. Dobra, to tylko, że chyba mam jeszcze ten talizman. Lloyda jest. Nie, musiałem go do skrzynki chyba wsadzić. Kurde. Dobra, ale chyba to nie są miniki. Stara pachnąca gałąź, okej. Cztery pochodnie. Czytaj 20 minut do licznika pochodnie wydane. Za free. A tu jeszcze są skrzynie, kurde. I to też nie jest mi. Tutaj mamy kamień mrocznego rycerza. Thank you very much. A tutaj... Zatruty nóż do rzucania. Może się przydać. O, kogo mogę przyzwać? Abgaina. Nie jestem pewien, czy od niego coś było, ale na wszelki wypadek go przyzwę. To się od niego można dostać tak czy siak jakiś przedmiot, tylko... nie wiem, czy nie wystarczy po prostu wykupić wszystkiego, co on ma i to będę go zagadać. Ale w razie wóz go tu przyzwę. Czy ja chcę z tym mieczem iść? Może spróbujmy najpierw z zabójcą. No, mimo iż nie jest w lepszym. I co, zawalczmy z tym oto gościem, który nie raz wprowadził mnie po prostu w istny kurw, jeśli chodzi o walkę na konsoli, a tym bardziej jeśli chodzi o walkę z jednym bossem z DLC. Płot jak dzwon. Posłuchaj. Panie i panowie, oto Velstalt Królewska Tarcza. Wiedzieć, czy kolorowo jest to prawa ręka? Ale też można powiedzieć, że bodyguard właśnie ten ring. Jej, naucz mnie tego ułopu, jest wymiotem pierwszym, to był tylko po prostu mroczna sfera. Słuchaj, możesz się przez chwilę nie ruszyć, jak to jest stanie? Teraz się druga faza odpala. No ja niezrażony, będę walczył dalej. Gdyby to byłoby... A, niestety. Liczyłem, że uda się... Tak, żeby Abgaina to przeżył. Ale niestety, ja jeszcze w swojej wielkiej debilności dałem się trafić. Szczęście zaliczyło mi podnieść tarczy. Dobrego.
cios. Tak jest, nawet to mi się zanim on trafił mnie. Także, no, niestety, Abgame nie przeżył tej pomocy. Słuchaj, nie przeżył, bo przeżył, to przeżył tak na spokojnie, tylko nie udało mi się doprowadzić walki do takiego, w taki sposób, żeby on przeżył jakby to spotkanie. A tutaj... Fendrick. To jest naprawdę creepy miejsce. On już tak jest tutaj od dłuższego czasu. Chodzi, kroczy, nic innego nie robi. To jest de facto opcjonalny boss, którego, żeby właśnie zawalczyć z Aldią na końcu, trzeba pokonać. Ale dopóki nie zdobędziecie 5 dusz olbrzymów, czyli wszystkich, jakie są w grze dostępne, no to nie warto tego robić, bo wtedy no, walka potrwa o wiele dłużej. Tu natomiast zdobywają królewski pierścień. Tam po prostu pojawiła się Geralt. Nic się nie stało. Jeszcze. To są właśnie szaty Debrika. Mógłbym co prawda po prostu walnąć go raz kilka razy i z nim zawalczyć, ale... Ja mam co przy sobie, tylko... Zero dusz, więc to byłoby jeszcze głupsze. Bo teraz uwaga. Wiecie, jaki jest współczynnik otrzymywania obrażeń? Teraz Henryka raczej obrony? Razy 32. Czyli każdy cios, jaki mu zadam, czy to zaklęć, czy to zwykły, zada o 32 razy mniejsze obrażenia. Bez tego 32 razy mniejsze obrażenia zadam każdym ciosem i każdym zaklęciem. Jeśli będę miał jedną duszę, to już 16. Jeśli będę miał dwie, to 8. I tak dalej, aż będę miał 5 i będzie tych dusz. I po prostu będzie miał, otrzymywał normalne obrażenie. Ale do tej walki jeszcze dojdziemy. Na razie pogadajmy z Herald. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate. And venture to the far east. Bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Okay, pogadamy. To jest krótko. A to lecimy do ostatniego gnicha w takim razie, przy którym odpoczywałem. To jest właśnie koniec wątku w Krypcie Nieumarłych. Zdobyli, czy tak połowicznie, bo jeszcze czeka nas jeden boss, ale jak mówiłem, to było w przyszłości. W sensie, mógłbym po prostu zduplikować sobie te dusze i już z nim zawalczyć, ale chcę pokazać wszystkie miejsca, gdzie te dusze można znaleźć. Choć, żeby zdobyć jedną, to i tak trzeba zawalczyć z jednym bossem, więc... Zdobyć trochę gorzej. Okej, póki co... Ja się przenoszę do zniszczonego rozwidlenia, bo dalsze nasze drogi prowadzą nas właśnie w tym miejscu. Są co prawda jeszcze w kniei upadłych olbrzymów. Są jeszcze co prawda też takie drzwi, które właśnie przez pokazanie symbolu króla możemy otworzyć, ale nie są to jeszcze drzwi, przez które musimy przejść. Bo najpierw musimy udać się właśnie na wprost, gdyż tam znajdują się kolejne drzwi, tak naprawdę pierwsze, które powinniśmy odwiedzić. Królewski pierścień otwiera królewską bramę. Potężna dusza przypomina klątwę. A ci, którzy ją posiądą, muszą nosić w sobie większe przekleństwo. Król Vendrick wyszukiwał wielkie dusze. Zyskał siłę olbrzymów, a mimo to klątwa go dopadła. Zaczął wreszcie szukać płomienia, od którego wszystko się zaczęło. Czyli zapewne pierwszego płomienia, choć tu
Jones nie ma bladego pojęcia, jaką chciałby się teraz przenieść do pieca pierwszego płomienia. I ten płomień właśnie się znajduje. Ale okej. Nic to. Wymieniam sobie tylko broń pod ten słoneczny miecz. Ale muszę sobie te bronie, które podpachować. A właśnie, nie sprawdziłem jeszcze opisu dusz. Ani tego, co mogę zrobić z tych dusz. W sensie z demona pieśni wiem, co mogę zrobić. To jest taki zajebisty bicz, który zatruwa. I go sobie zrobię od razu. Ale to już poza nagraniem. Dusza demona pieśni z kapliczki Amany. Gdy demon ten zaczął polować na ludzi, zamknięto go w kapliczce Amany. Jednak linia kapłanek, która się nią opiekowała, przestała istnieć, a wraz z nią stworzenie. Ale stworzenie rozumiem, że życie, tak? A nie, że demon. Demon to się miał tam świetnie. Dusza Velstalda, obrońcy króla w krypcie nie umarł. Patrzcie, jak jest różnica. Widzicie? Gdy jest splamiony, ta jego dusza splamiona mrokiem, albo właściwie otchłanią. Widać różnicę między tą duszą bossa a tą. Velstalda zawsze można było znaleźć u boku króla, niczym jego własny cień. Gdy król zszedł do krypty nieumarłych, Velstald poszedł za nim, nigdy już wrócił. Ja się jeszcze jednak przelecę do Strayda, żeby zrobić coś z tych dusz, a ode mnie póki co w tym materiale to będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć!